Cześć, nazywam się Zofia Wichłacz, mam 21 lat i bardzo, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Moja mama jest scenografem, mój tata jest operatorem. Chodziłam na próby do teatru, bywałam na planach. Przełomowym takim wydarzeniem był, pamiętam, film kręcony u nas w mieszkaniu, tak na wariata. Poczułam wtedy ten specyficzny rodzaj haju. Pierwszy raz usłyszałam o Shooting Star kilka lat temu, kiedy Kuba Gierszał je odbierał. Aplikowałam trzema filmami Miasto 44, Powidoki, Amok. Miasto 44, mój pierwszy film i dochodzenie po roli do siebie zajęło mi dosyć długo. Byłam jakby głową w przeszłości. Moje emocje mieszały się z emocjami i wspomnieniami mojej bohaterki, z której świat weszłam tak silnie. Zaprosiłam reżyserkę obsady, panią Ewę Brodzką, na swój spektakl w Teatrze Polonia i ona powiedziała mi, że przyjdzie też z Andrzejem Wajdą. To było jakieś niesamowite, pan Andrzej siedział w pierwszym rzędzie. Kilka miesięcy później otrzymałam propozycję z roli Hanki. Pan Andrzej często miał takie klarowne, proste polecenia. A z drugiej strony bardzo lubił, jak samemu się coś dodawało i proponowało. To było takie balansowanie na otwartości i zadaniowości. Wreszcie nie kostiumowy film, choć dzieje się to 10 lat temu. Thriller, zupełnie inny gatunek. Gram kobietę pełną tajemnicy. Ten film był super też doświadczeniem. Moim absolutnym marzeniem jest Thomas Anderson. Uwielbiam jego filmy. I Roman Polański. Znaleźć się u niego choćby na jakiś epizod.